poinformować z wielką radością i przyjemnością, że z okazji dzisiejszego święta pan prezydent podjął decyzję i przyznał nagrodę pieniężną pani dyrektor Dorocie Murzeszlas, dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Wejherowie. Szkoły. Na koniec pani dyrektor zlitowała się i dała mi dyplom ukończenia. Chciałem jako rodzic i mogę się przyjrzeć z bliska pracy tej placówki, dlatego wszystkim byłym i obecnym pedagogom, pracownikom tej szkoły, pracownikom administracji mogę pogratulować, bo możecie być tylko dumni z tego, co robicie dla mieszkańców naszego powiatu. Bo wasi uczniowie są z was dumni. Dlatego też chętnie wracają tutaj. Nie tylko myślami, ale też są tutaj obecni. Pani dyrektor Kani gratuluje tego pomysłu, tego marzenia, które zaraziła wśród rodziców uczniów i nauczycieli. No swoją drogą, kiedyś mnie spotkała na korytarzu, była polecenia wstąpienia do Rady Rodziców, które grzecznie wykonałem. A pani dyrektor mówi raz. Gratuluję tego obiektu. Ja wiem, ile kosztuje to zdrowia, taka budowa. Bo to niby są pieniądze, fajnie jest, firma przychodzi, pracuje, robi, a te problemy jednak pozostają. Ktoś się musi rozwiązać, a w tym wypadku to pani dyrektor. Także gratuluję i jeszcze to pan starosta wspomniał o kolejnym obiekcie, który oczywiście byłby przydatny, ale na początek może na szkoły, tak, obiekcie, o szkole, ale na początek może na wzór Gdyni, bo tam na biskupa Dominika jest i szkoła pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Także obiekt już jest, pani dyrektor zapewnia o tym myśli i ma też prezent, co prawda to nie są moje ulubione skrzypce albo kordyna, albo fortepian, jak moje córki kończyły, ale trąbka pewnie. Wykończenie ma to w sobie i to do siebie, że wykańcza się nie tylko obiekt, ale osobę wykańczającą. Pani dyrektor, szanowni państwo, wielki to zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości. Nie ośmielam się jej określić jako historycznej, a dla mnie historycznej w tym sensie, że wiek mnie już upoważnia, a pamięć jeszcze pozwala i zapamiętałem tablicę umieszczoną na byłej szkole podstawowej numer 2, byłej szkole ćwiczeń, ognisko muzyczne. I przeskok jest do szkoły muzycznej dla mnie, gdyż nawet nie ryzykowałem podejmowania próby zgłoszenia się tutaj. Pani dyrektor, w imieniu gminy Wejherowo, władz samorządowych, ale też uczniów i mieszkańców z tego terenu oraz swoim własnym chcę pani serdecznie pogratulować z okazji jubileuszu, no ale także z okazji tej rozbudowy, która znajduje finał. Myślę, że jako samorządowcy możemy brać z pani przykład i też chcielibyśmy, żeby nasze inwestycje budowały się śpiewająco. Serdecznie gratuluję,
Życzę, aby te mury spod strzegły wspaniałych pedagogów, wychowawców, nauczycieli opuszczały kolejne talenty. Najlepsze życzenia dla wszystkich, łącznie z pracownikami administracji i obsługi. Do życzeń dołączamy również instrument, także będzie można budować kolejną orkiestrę. Tym razem to jest saksofon. Których na szczęście nie brak wśród dzieci i młodzieży powiatu wrocławskiego.
Jest to również zwieńczenie działań dyrekcji szkoły, która musiała sprostać wielkim wyzwaniom, które za sobą niesie realizacja tak poważnego zadania inwestycyjnego. Na pewno kosztowało to sporo zdrowia, dlatego w tym miejscu składam osobne gratulacje do pani dyrektor Dorota Morzyszlaskiej z życzeniami należytego wytchnienia od problemów budowlanych. Jako placówka kulturalna starsza o 4 lata życzymy kolejnych danych jubileuszy, licznych absolwentów z perspektywą kontynuacji artystycznej kariery, bezpieczeństwa finansowego oraz dalszej przyjaznej współpracy na rzecz rozwoju kultury północnych Kaszub. Jednocześnie podkreślamy, iż nadal chętnie będziemy gościć w naszych pałacowych murach wszelkie przejawy aktywności muzycznej uczniów, jak i absolwentów naszej znamienitej wielkopolskiej szkoły. Pozwolę sobie przekazać pana Tadeusza Pokarzówsku, którego czytał Marcin Miśnikowski, myślę, że jeden z najbardziej znanych absolwentów tej szkoły. Ja też prywatnie dodać życzenia z rodziny Kamińskich, z których cała trójka kończyła Wielkopolską Szkołę Muzyczną. Składają nam życzenia pełniąc właśnie funkcje kulturalne w naszym mieście, w regionie, w powiecie. Bardzo, bardzo to miło. Dziękujemy bardzo. Właśnie poczet sztandarowy jest coraz lepszy, więc ja się bardzo szybciutko streszczę. W związku z tym, że jest w Warszawie, prosił mnie o odczytanie listu gratulacyjnego. Mam również list gratulacyjny od pana europosła Jarosława Wałęsy, ale przeczytam tylko od posła Budnika, żeby nie przedłużać. Szanowna pani dyrektor, drodzy państwo, bardzo żałuję, że obowiązki poselskie nie pozwoliły mi skorzystać z zaproszenia. Dzisiaj wszyscy tu zebrani wspominacie na pewno początki powstania szkoły, wcześniej Państwowego Ogniska Muzycznego, dziękując tym wszystkim, dzięki którym przez te wszystkie lata funkcjonuje ona do dnia dzisiejszego. To powód do dumy i satysfakcji, ale też zachęta do dalszego owocnego działania na jej rzecz. Od 1973 roku przewinęło się przez nią ponad 2100 uczniów. Niektórzy wrócili tu, by uczyć kolejne pokolenia. Muzyka stała się ich pasją, a to przecież zasługa dobrych nauczycieli, którzy potrafili stworzyć wspaniałą atmosferę do nauki. Wejherowska Szkoła Muzyczna zawsze reprezentowała wysoki poziom artystyczny, czego dowodem są liczne wyróżnienia i nagrody jej uczniów w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. To dorobek, którego nie można zakwestionować. Życzę wszystkim uczniom, nauczycielom jeszcze wielu sukcesów, nagród i wyróżnień. Pani dyrektor, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności. Życzę, by nowa sala koncertowa mogła zacząć jak najszybciej funkcjonować i służyć młodzieży oraz mieszkańcom naszego miasta. Natomiast rodzicom uczniów życzę, by byli dumni z tego, że ich dzieci uczęszczają do tej właśnie szkoły. Z wyrazami szacunku i uznania Jerzy Budnik, poseł na Sejm RP. Dołączam również gratulacje od pana Jarosława Wałęsy. Życzenia teraz złożę dyrektor szkół z Rogiemu. Decyzja ówczesnej władzy Rady Powiatowej brzmiała mniej więcej tak, że Legok leży za blisko Gdańska. Wejherowo leży za blisko Gdańska, tak jest. Dlatego szkołę przeniesiono do Legoka. No, ja się cieszę, bo my się w zeszłym roku świętowali 60. Przestamy, jesteśmy młodsi. Bardzo dobrze. Droga koleżanko, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja myślę, że twoi uczniowie, twoja kadra pracą, wynikami odpłacą się za to, co dla nich zrobiłaś. Wszystkiego dobrego.
Obowiązek ten należy szczególnej wagi w małych ośrodkach, gdzie szkoła muzyczna jest czasami jedyną działającą organizacją muzyczną. Działalność dydaktyczna, artystyczna i organizacyjna szkoły znacząco wpłynęła na jakość kształcenia państwa absolwentów, a obecnych studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Szanowni Państwo, w ciągu 40 lat szkoła stała się znaczącym podmiotem artystycznym, przysporzającym miastu chwały i promującym to zarówno w Polsce i za granicą. Wyrażam przekonanie, że spośród wszystkich uwarunkowań siłą rozstrzygającą o przyszłości kultury w naszym kraju są ludzie, którzy tę kulturę tworzą. Wierzę, iż przed szkołą stoi szereg kolejnych sukcesów artystycznych i innych przejawów kulturalnej aktywności. Niech ta praca, którą wykonujecie, przyniesie Wam osiągnięcie tego wszystkiego, co jest najcenniejsze i najpiękniejsze w tej niezwykle trudnej sztuce. Z okazji swojego jubileuszu pragnę Pani Dyrektor Gronu Pedagogicznego Administracji, a przede wszystkim uczniom i absolwentom szkoły przekazać jak najserdeczniejsze życzenia, regulacje długich lat wspólnego muzykowania. Wspaniałych koncertów i niekończących się sukcesów artystycznych. Życzę Wam zdrowia, radości na co dzień i pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję. Ponieważ wczoraj Pan Profesor tak szybko zbył